Chciałbym zrobić troszeczkę tło jeszcze tego, dlatego że ten fundament, czy to tło będzie potrzebne nam później trochę dalej. I dlatego chciałbym, żebyśmy przeczytali od wersetu 33, może z takimi wyrywkami, ale od wersetu 33, 9 rozdziału Ewangelii Marka. Przyszli do Kafarnaum. Gdy znaleźli się w domu, zapytał, o czym tak rozprawialiście po drodze. Lecz oni milczeli, gdyż w drodze spierali się o to, kto z nich jest większy. Wtedy usiadł, przywołał 12 i powiedział, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i niech będzie sługą wszystkich. Może na razie to tyle. Ja myślę, że Pan Jezus wiedział, o czym oni rozmawiali, dlatego mi zadał to pytanie. Dlatego, że chciał im zwrócić właśnie na to uwagę, że mamy tutaj dwie postawy. Mamy postawę taką, w której zastanawiam się, czy ja, Piotr, jestem większy, czy ważniejszy, czy jakkolwiek od ciebie, Janie, tak? Bo tam były takie dyskusje, tak? Czy Jan, czy Jakub, czy ktokolwiek z nich będzie większy. I mamy drugą postawę, na którą Jezus zwrócił uwagę, w której mówi, słuchajcie, jeśli chcecie, żeby ktoś z was był naprawdę pierwszy taki na przodzie, to musi stać się sługą. I moglibyśmy powiedzieć, że to są dwie skrajności, nie? Bo nie może być jednego i drugiego. Ja nie mogę dochodzić swojej wielkości, swojego statusu, a jednocześnie starać się być ostatnim i być sługą. Tam pisze sługą wszystkich. Tam nie ma sługą tych, których uważacie za ważniejszych od siebie. Tam pisze sługą wszystkich. I później jest od wersetu 36 napisane, że następnie wziął dziecko, postawił wśród nich, wziął je w ramiona i oświadczył. Jeśli ktoś w moim imieniu przyjmie jedno z takich dzieci, mnie przyjmuje. A jeśli ktoś mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Pytanie można by sobie było zadać, po co Jezus wziął to dziecko? No bo mógł im tak samo jak wcześniej po prostu powiedzieć coś, nie? Myślę, że chciał im pokazać na przykładzie, jakby zachęcić też ich, dlatego, że chciał im według mnie pokazać miłość, którą my jako dzieci możemy okazywać naszemu Bogu i którą Pan Bóg okazuje nam. I też chciałem im pokazać według mnie taką miłość bez wywyższania się. Dlatego, że żeby przytulić dziecko, żeby okazać miłość dziecku, to nie możemy się wywyższyć nad niego, nie? My musimy się, wiecie, no jest dziecko, to musimy się uniżyć, nie? Musimy zrobić taki gest, nie? I to myślę, że to był obraz, w którym chciał Jezus pokazać, że jeżeli chcemy być naprawdę pierwsi i tutaj na pewno nie chodzi o takie motywacje, wiecie, najważniejszy gdzieś tam, nie? Ale taki pierwszy, taki ważny,
taki znaczący w oczach Boga, nie? Bo o to tutaj, myślę, chodziło Jezusowi. To nie tylko musimy zostawić takie ustawianie hierarchii, takie ludzkie, które widzimy na świecie, ale musimy się jeszcze uniżyć do takiej postawy, w której będziemy uważali każdego za godnego naszej posługi. Czyli nie będziemy ludzi segregowali i będziemy uważali siebie, też nie zrozumcie mnie źle, za kogoś, kto nie potrzebuje być z przodu. Nie, ja mogę być tutaj, nie? Dlatego, że ja znam swoje miejsce, znam swoje przeznaczenie, swoją pracę, którą mam wykonywać. I później, jak czytamy dalej w wersecie 41, Jezus mówi dalej, że kto by napoił was kubkiem wody ze względu na to, że należycie do Chrystusa, zapewniam wam, nie straci swojej zapłaty. I tutaj znowu mamy pokazaną motywację, dla której ja daję komuś kubek wody. Dlatego myśmy ostatnio na biwaku rangerowym rozmawialiśmy o zemście. I jakby zachęcaliśmy się do tego, żeby nie mścić się na sobie, dlatego że pomsta należy do Pana Boga. Ale tam jest taki fragment użyty, że jakby jeśli napoisz swojego nieprzyjaciela i nakarmisz go, to w ten sposób zgarniesz rozżarzone węgle na jego głowę. Nie? Że to jest jakby dobry kierunek. Natomiast tu mamy jeszcze coś innego. Tu mamy motywację do podania. To jest, wiecie, kubek wody to myślę, że taka najprostsza rzecz, jaką możemy dla kogoś zrobić. To nie jest nawet posprzątanie domu, to nie jest, nie wiem, odwiezienie kogoś i tak dalej, to jest po prostu kubek wody. Nie? To nie trzeba być ani wykształconym, ani uzdolnionym w żaden sposób i nikt nie może się wymówić, że no dobra, to tam ten jest dobry do podawania kubka wody, ale ja nie. To jest najprostsza rzecz, którą można zrobić. Ale mamy tutaj też podaną motywację, że jeżeli to będzie dlatego, że ktoś należy do Chrystusa, czy ja to rozumiem w ten sposób, że podaję komuś kubek wody z miłości właśnie do Chrystusa, tak? Że ja tak kocham Jezusa, tak kocham Boga, że podaję ci kubek wody. I to nie interesuje mnie, czy ty mi za to podziękujesz, czy będziesz, nie wiem, oddzięczysz mi się, jak ja będę kiedyś potrzebował jakkolwiek. Ja podaję cię dlatego, że potrzebujesz tego kubka wody. I nawet jeśli ciebie nie kocham, ciebie, Arturze, Wojtku, jakkolwiek, to kocham mojego Boga i dlatego ci to daję. Nawet jeżeli ty mnie nie lubisz, nie szanujesz jakkolwiek, to ja nie robię tego dla ciebie. Tak, znaczy, wiadomo, dla ciebie, tak, ale nie jest moją motywacją, żeby w jakiś sposób zyskać sobie ciebie, twoją przychylność i tak dalej, ale moją motywacją jest to, że ja kocham Chrystusa. I w tym samym rozdziale, werset 49 i 50, mamy wspomniane przymierze soli. Każdy bowiem ogniem będzie posolony, dobra jest sól, gdyby jednak straciła smak, czym byście go przywracali? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. W Starym Testamencie jest taki przykład użyty, tam jest w Księdze Kronik wspomniane, że Pan Bóg zawarł z Dawidem przymierze soli, takie trwałe. Jak czytamy o ofiarach, które były składane, o ofiarach całopalnych, to czytamy, że każda z nich miała być posolona. I sól w tych znaczeniach tutaj oznacza coś trwałego, coś tak jak sól konserwuje, tak tutaj jest użyte coś trwałego. I mamy informację, że każdy bowiem ogniem będzie posolony i
możemy mieć tą sól sami w sobie. I dlatego o tym mówię, bo chcę się odnieść do tego w kontekście właśnie miłości do naszego Boga, miłości do Chrystusa. Bo to jest nasz smak. To jest coś, co jest trwałe. To jest coś, co nie pozwoli się zepsuć. To jest... To można powiedzieć, to jest przymierze. I my nie możemy tego smaku stracić. Tak naprawdę to sól sama w sobie chyba nie traci smaku. Ja nie wiem, czy jest taka możliwość, żeby jakikolwiek sól, sposób sól straciła smak. Ja się nie spotkałem jeszcze z taką solą, która by przestała być słona. Ale myślę, że od nas dużo zależy, dlatego że możemy, jak coś jest słone, to możemy spłukać, rozwodnić, możemy dużo rzeczy zrobić. I pomimo tego, że to ze strony Boga jest pewne, to od nas dużo zależy, jak będziemy w tym przymierzu trwali. I mówię to dlatego, że chciałem, żebyśmy dzisiaj tak szczególnie pochylili się nad wersetem 42, 9 rozdziału. Tutaj jest napisane, że kto przyczyniłby się do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, gdyby mu u szyi zawiesić kamień młyński i utopić w morzu. I to są mocne słowa. Ale chciałem rozszerzyć to. Chciałem powiedzieć dlaczego. Dlatego, że możemy do upadku przywieść, zgorszyć kogoś na różne sposoby. Jednym z nich może być to, że wywyższamy się, ja się wywyższam nad mojego brata, nad moją siostrę i mówię, ale ja przecież mogę tak robić. Ja jestem wolny. Przecież... I były takie przykłady. Tak? Mamy jeden z takich przykładów w liście do Rzymian w 14 rozdziale. I w wersecie właściwie to, żeby tak kontekst zachować, to od wersetu 19, może przeczytam. Dążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie burz Bożego dzieła. Wprawdzie wszystko jest czyste, źle jednak, jeśli ktoś przez to, co je, doprowadza innych do upadku. Dobrze jest nie jeść mięsa, ani nie pić wina, ani nie robić nic, co mogłoby spowodować potknięcie u brata. To, co jest treścią twojej wiary, zachowaj przed Bogiem dla siebie szczęśliwy, kto siebie nie potępia za to, co uznaje za słuszne. I to może być jeden z powodów, dla którego mój brat się zgorszy, tak? Dla którego mój brat upadnie, czy jak to jest tam napisane, przyczynię się do upadku mojego brata. To może być moje poczucie tego, że ja jestem lepszy, tak? Że ja mam jakieś tam poznanie, że mogę jeść mięso. Tak? Jakieś tam w tych czasach to były bardziej skomplikowane tematy były z mięsem, bo one często były, wiecie, tam ofiarowane bałwanom i tak dalej. Także oni mieli naprawdę czasem do rozgryzienia coś, ale wiemy, jak pisze apostoł Paweł, że to tak naprawdę nie ma znaczenia. To tak naprawdę nie miało dla nich znaczenia. Jeśli znaczenie miało to, czy ja teraz robię to bez względu na to, co mój brat o tym myśli. Czyli pomimo tego, że wiem, że mojego brata może zgorszyć to, że on nie czuje w pokoju w tym, że ja jem, powiedzmy się, tego mięsa, które mogło być tam gdzieś z jakiejś świątyni przyniesione i kupione na targu i to mogło być ofiarowane bałwanom, to apostoł Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy sobie zostawili dla siebie tą informację. I okej, okay, jest dobrze, jeśli ja siebie nie potępiam, bo wiem, że to jest okej. Okay. Natomiast jeśli tą informację próbuję tak na siłę
Ja mogę, nikt mi nie zabroni. Mówcie sobie, co chcecie, to jest wasza sprawa, jesteście niedouczeni, jakkolwiek tam można mówić, to wtedy mogę mojego brata doprowadzić do upadku. I to wynika z tego, że ja wywyższam się. Ja mówię, nie, ja teraz mam poznanie. Ja tak będę robił, bo tak może być. Natomiast apostoł Paweł nas zachęca do tego, żebyśmy, mając świadomość, że to jest nasz brat, mając świadomość, że to jest dziecko Boże, które zostało odkupione, nie przekładali swojego ja wiem, ja mam poznanie, tylko żebyśmy zachowali tą wiarę dla siebie i wstrzymali się. Dlatego, że miłość do Boga, miłość do Jezusa też tutaj jest moją motywacją. Tak jak nie chciałbym mojego brata stracić dlatego, że teraz używając przykładu takiego rodzinnego, dlatego, że to jest mój brat, to ja go nie chcę stracić. Nawet jeśli on robi coś, co mi się nie podoba, albo ja mogę robić coś, co się jemu nie podoba i wiem, że to jest okej, ale dlatego, że kocham moich rodziców, których to też jest syn i wiem, że pomimo tego, że może być różnie między nami albo możemy mieć różne zdania, opinie i tak dalej, to ja kocham moich rodziców, wiem, że jeśli zrobię coś przeciwko mojemu bratu, to ich to będzie boleć. I dokładnie tak samo jest w przypadku Boga. Jeżeli z jakiejkolwiek, czy słusznej, czy niesłusznej sprawie ja robię coś przeciwko mojemu bratu, to w ten sposób tak naprawdę ranię Boga, Ojca, bo to jest jego dziecko. I dlatego mówię o tej miłości i dlatego tak bardzo to chciałem zaznaczyć, o miłości do Jezusa, do Boga, do Ojca, dlatego że jeżeli ją zgubimy, jeśli ta sól przestanie mieć smak, jeśli ona jej nie będzie, nie będziemy się kierowali miłością do naszego Boga w relacjach między sobą, w zachowaniu, w odnoszeniu się, w takim codziennym życiu, no to co wtedy będzie moją motywacją? Jeśli nie miłość do Ojca, to jaka będzie moja motywacja? Czy ja jestem w stanie w relacjach z ludźmi czerpać motywację do czegokolwiek, na przykład od właśnie ludzi? Tak? Jeżeli nie jest moją motywacją miłość do Boga, to czy jestem w stanie czerpać to od ludzi? I jak żyję już trochę, to już jestem na tyle mało naiwny, że wiem, że ludzie są różni. I relacje z ludźmi są skomplikowane. I nawet jeśli mam kogoś bliskiego albo kogoś, z kim dużo czasu spędzam, do kogo mam zaufanie, to też nie jest idealna często relacja. Nie? Tam zawsze są jakieś tarcia. Tak naprawdę to powiem wam, że takie najbardziej bolesne rzeczy, oczywiście dobre dla mojego życia, ale takie najbardziej bolesne rzeczy to właśnie od tych bliskich się słyszy. Nie? Bo oni widzą, mają możliwość powiedzieć. No i wiecie, to może być różnie, nie? Jeżeli nie mam właściwej motywacji. Myślę, że to nie jest dobre źródło, ludzie, dlatego że jeśli oczywiście jeszcze jesteśmy w stanie się zmobilizować do tego, żeby w swojej rodzinie, w swoim bliskim otoczeniu, żeby tą motywację do usługiwania sobie, do bycia razem, do jakiegoś takiego życia w pokoju utrzymywać na podstawie tego, że to jest moja bliska rodzina, no i zależy mi na tym, o tyle już dalej, przenosząc się, no to stracimy tą motywację, dlatego że relacje takie z ludźmi, które mamy, czy w kościele nawet, czy w pracy, czy taki, wiecie, ludzi, którzy są w szerszym kręgu naszym, to one są często takie płytkie, sporadyczne. Ciężko nam by było czerpać motywację, że okej, ja teraz będę służył tej grupie ludzi
Dlatego, że w pewnym momencie jakby zorientuję się, że no ja daję coś, ale nie mam, to nie jest wlał-wylał, nie? To nie jest tak, że poświęciłem 2 godziny swojego czasu, żeby zrobić coś dla jakiejś tam grupy. No i teraz oni się odwdzięczyli i na przykład wysprzątali mi dom, skosili trawę albo cokolwiek, nie? To z reguły nie jest wlał-wylał i może być tak, że po pewnym czasie my stracimy taki wewnętrzny zapał, żeby zrobić coś dobrego, nie? Jeżeli nie będzie tej motywacji, którą jest miłość do Boga, no to będziemy tak zmieniać po prostu aktywności, dlatego że będziemy myśleli, że ta trawa w tamtym ogródku jednak jest zielona, to ja sobie pójdę tam, nie? Na przykład ten, są jeszcze takie polskie przysłowie różne, nie? Nie pamiętam już jakie, ale które znaczą to samo, nie? Że zawsze u sąsiada jest kolejka, ta, której się nie stoi, zawsze idzie najszybciej i tak dalej. Ja będę po prostu zmieniał aktywność, licząc na to, że coś dostarczy mi takiego źródła motywacji. Dlatego tak ważne jest to, żeby tym źródłem motywacji była miłość do Boga, miłość do Jezusa, bo inaczej będziemy ją właśnie zastępować od ludzi, będziemy ją zastępować jakąś swoją ambicją, żeby w jakiś sposób robiąc coś, podnieść swój status. Jeśli zgubimy naszą motywację, którą ma być miłość do Boga, do Jezusa, to będziemy to zastępować różnymi rzeczami i to może być, tak jak mówiłem, chęć uzyskania tego od ludzi, jakaś nasza ambicja, czyli podniesienie swojego statusu, tak jak to też uczniowie próbowali robić. Może to być czasem jakaś zemsta też, tak? Może nami kierować chęć takiego odwetu, albo jakakolwiek chęć zysku. Możemy robić coś, cokolwiek, dlatego że chcemy coś z tego mieć. Jakikolwiek to może być zysk, czy materialny, czy społeczny, czy jakikolwiek. I to jest fundament. To jest fundament naszych relacji z ludźmi. Nie będziesz szerzył oszczerstw między swymi ludźmi i nie będziesz nastawał na krew swego bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz w swoich myślach nienawidził swojego brata. Będziesz gorliwie upominał swojego bliźniego, aby na ciebie nie spadła odpowiedzialność za jego grzech. I 18 werset jeszcze możemy przeczytać. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, ale będziesz kochał swego bliźniego tak jak samego siebie. Ja jestem Pan. Mamy tutaj jasną informację i ona się składa z dwóch części. Mamy nakaz, zakaz właściwie, tak, który mówi, nie będziesz w swoich myślach nienawidził swego brata. Czyli to jest jedna część, a druga mówi, będziesz gorliwie upominał swego bliźniego, aby na ciebie nie spadła odpowiedzialność za jego grzech. Dlaczego to jest połączone? Jaki jest powód, dla którego możemy kogoś nie lubić lub nawet nienawidzić? Zazwyczaj dlatego, że coś zrobił albo czegoś nie zrobił dla nas na przykład, czy czego oczekiwaliśmy, niekoniecznie dla nas. I z tego powodu możemy go nie lubić, a jeśli zrobił albo nie zrobił coś, co nam w naszym odczuciu zrobiło nam krzywdę, to możemy go nawet nienawidzić. Ale tutaj jest zakaz nienawidzenia swego brata, natomiast jest nakaz, abyśmy upominali. Czyli jeśli ktoś zrobi mi, czy komuś z mojego otoczenia, czy jakiemuś, z jakiejś społeczności, czy jakiejś grupie, w której jestem, zrobi krzywdę jakąś, to moją odpowiedzialnością jest upominanie. I dlatego chciałem, żebyśmy położyli ten fundament, którym jest miłość do Boga, dlatego że wiemy, że to upominanie, to napominanie musi być w miłości. My nie możemy wychodzić, atakować tej drugiej osoby, ale to musi się odbywać w miłości. Tutaj jest napisane, że będziemy gorliwie upominali bliźniego,
A jeszcze druga część tego zdania mówi, aby na ciebie nie spadła odpowiedzialność za jego grzech. I ja to rozumiem tak, że jeżeli ja zaniedbuję to upominanie, czyli na przykład przyjmuję taką strategię, ok, ta osoba mi zrobiła krzywdę, ja nie będę jej nienawidził, ale tak odsunę się, zerwę tą relację, nie będę miał z nią kontaktu i nic nie powiem. Nic nie powiem, nie będę się w ogóle do tego odnosił. Źle zrobiła, może będę miał jakiś tam żal do niej o to, ale nic nie zrobię. To ja rozumiem to jako błąd. Dlatego, że Biblia zachęca nas tutaj, że to naszą odpowiedzialnością jest, żeby korygować. Myślę, że szczególnie w takich społecznościach, w rodzinie, w zborze, w grupie, to jest naszą odpowiedzialnością, żeby ci, którzy mogą, czy czują, czy widzą, żeby upominali bliźniego. Oczywiście w miłości, oczywiście w biblijny sposób, ale żeby upominać, żeby nie zostawiać tego, dlatego że to też oczywiście jest hipotetyczny przykład, ale może być tak, że ta osoba zrobiła jednej osobie krzywdę, ta się odsunęła, nic nie powiedziała, to ona idzie dalej i zrobi znowu to samo, zrobi to samo, zrobi to samo, zrobi to samo. I dlatego naszą odpowiedzialnością jest, aby tą osobę upomnieć, bo my możemy to w tej chwili zatrzymać. Kiedy to trafiło na nas, to ja mogę powiedzieć, okej, hola, ale tak nie powinnaś zrobić, bo tak. I mówię to nie dlatego, że ja teraz czuję się urażony, ale dlatego, że kocham cię jak brata. Dlatego, że nasz ojciec dobrze to wszystko zaplanował i dał nam właściwe zalecenia, żebyśmy, kiedy je stosujemy, żebyśmy mogli dobrze ze sobą żyć. I dlatego przychodzę do ciebie i dlatego chcę ci powiedzieć, żebyś przestał to robić. I w ten sposób, jak mówi Biblia, możemy pozyskiwać braci. I to jest jedno z takich, myślę, cenniejszych naszych zadań. Chciałbym, żebyśmy teraz zerknęli na Ewangelię Mateusza, na 18 rozdział. I przeczytali od wersetu 15. I to jest fragment, który na pewno znacie, ale chciałem, żebyśmy się mu przyjrzeli dokładniej. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, od wersetu 15 przeczytamy. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. I mamy tutaj informacje o tym, że w jaki sposób możemy pozyskiwać naszych braci. Kiedy przyjdziemy do kogoś i w osobistej rozmowie powiemy, uświadomimy mu, co było źle i on nas posłucha, to wtedy go pozyskujemy. I ten fragment, kiedy Jezus opowiadał, to użył go w kontekście. Właściwie w dwóch kontekstach, bo pierwszy jest opisany od wersetu 7. Jest tam napisane, że biada światu z powodu skandali. Nie da się ich uniknąć, lecz biada człowiekowi, który je wywołuje. I drugi fragment, który na pewno wszyscy znamy, od wersetu 12, mówi o zbłąkanej owcy. Jest tu napisane, jak wam się wydaje, jeśli jakiś człowiek posiada 100 owiec i zbłądzi jedna z nich, czy nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? A jeśli uda mu się ją znaleźć, to zapewniam was, cieszy się z niej bardziej niż z 99 tych, które nie zbłądziły. Tak też nie jest wolą waszego Ojca w niebie, aby zginął jeden z tych małych. I później czytamy ten fragment, jeśli zgrzeszył brat przeciwko tobie. Ja myślę, że ten kontekst jest bardzo ważny, dlatego że on mówi nam, jak bardzo
Panu Bogu zależy na tym, żeby ktoś, kto zbłądził, ktoś, kto zrobił coś, co go odłączyło, żeby wrócił. Jak bardzo on szuka i co on robi nawet, żeby jakby przywrócić tą osobę. I myślę, że my jesteśmy też jego narzędziami w tym procesie. My jesteśmy tymi, którym on pokazuje też. Bo wiecie, ludzie, oczywiście grzechy i nasze błędy i tak dalej są różne. I one są pewnie też różnych kategorii, ale większość z nich dotyka ludzi, nie? Dotyka nas. Jeżeli ktoś kradnie, to dotyka kogoś. Jeżeli ktoś oszukuje, obmawia, cudzołoży, cokolwiek byśmy nie wzięli z jakichś takich grubych czy mniej grubych grzechów, to z reguły dotyczy kogoś, jakichś ludzi. I z reguły też są ludzie, którzy to widzą i mogą zareagować. I to jest właśnie nasza odpowiedzialność i do tego was chciałem zachęcić. I powiem wam, że ja tak ostatnio się tego uczę, bo nie wiem, czy łatwo, ale może łatwiej przychodzi mi takie przyjęcie czegoś, jakiegoś tam czegoś, że ktoś się zachowa w jakiś sposób, czy niemiły względem mnie, czy zachowuje się, powiedzmy, ktoś, nie wiem, mówi jakieś negatywne rzeczy i tak dalej, to wiecie, no już powiedzmy, zdarzy mi się, że się nie dołączę do takiej rozmowy, a tam ci politycy to kradną, nie? Bo do tego się łatwo dołączy, do takich negatywnych rzeczy się łatwo dołączyć. Natomiast uczę się ostatnio tego, żeby też zwracać uwagę, nie tylko jakby schować się, wycofać, ale też zwracać uwagę. Słuchaj, chyba nie powinniśmy tak mówić. Chyba nie powinniśmy aż tak emocjonalnie do tego podchodzić. Ty chyba nie powinieneś tak się odnosić do niego, do mnie i tak dalej. Myślę, że powinieneś z tym, a z tym też coś zrobić. Oczywiście to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo ja wiem, że nikt z nas nie jest idealny i można by powiedzieć, no to wyciągnij belkę ze swojego oka, zanim się mojego źdźbła chwycisz, nie? I tak my czasem, wiecie, ja z Wisły pochodzę i gdzieś tam ten klimat mam taki, ja to jakby wiem wewnętrznie, że no to ja tak skromnie i nie będę tam nic mówił, bo to wiem, że też jestem pewnie jakby tak na mnie siadli, to by znaleźli, nie? No to tak się wolę wycofać. Ale to jest coś, co tak, i dlatego się z wami tym dzielę też, bo to jest coś, co ja odkrywam ostatnio, że jest błędem, że to nie jest dobra postawa, żebym ja tolerował ludzi wokół mnie, którzy nawet dla mnie są, mogą być uciążliwi, czy robią coś, w czym mógłbym im pomóc. Czym mógłbym być narzędziem w rękach Pana Boga, żeby oni wrócili do stada. I to naprawdę, ja tak odbieram to, że to się tak wydaje czasem, że jeżeli ja dołączę się do jakiegoś takiego plotkowania, czy jakiegoś nie wiem, odsuwania kogoś na bok, czy czegokolwiek, co się wydaje na początku niewinne, to się tak wydaje, że to jest niewinne, ale to rośnie. To często jest jakiś zalążek i to rośnie. Ktoś może się w czymś utwierdzać i to też rośnie. I to na początku jest małe, ale potem robi kiepską robotę w życiu jakiejś rodziny, społeczności, jakiejś przyjaźni, w jakiejś relacji. I dlatego ja próbuję być na to ostatnio i dlatego też jakby tym słowem się dzielę, próbuję być wrażliwy i uczyć się tego, w jaki sposób ja mogę w miłości, ale wiecie, nie takiej miłości na zasadzie w miłości, teraz powiem, ale ci tak przywalę, że to ta miłość to tak będzie tylko na hapierku, nie? Że ja ci powiem, że w miłości, a tak naprawdę to ja ci chciałem przygadać, nie? A tylko takie naprawdę miłości, że ja dlatego, że kocham naszego Ojca, to dlatego przychodzę do ciebie i chcę, żebyśmy nad tym popracowali. Dlatego, że ja wiem, że osoby, właśnie tak mówiłem wcześniej, które były mi bliskie i powiedziały mi czasami coś do słuchu, takiego, że no, tak się zachowujesz, to masz taki sposób zachowania i weź, popatrz, jak to wygląda potem, jak z innymi jesteś, nie?
to dla mnie to było naprawdę cenne. Gdyby mi tego ktoś nie powiedział, to przypuszczam, że teraz prawdopodobnie z niektórymi osobami by nawet nie był w stanie gadać, bo by sobie powiedział, a tam on tam zawsze taki jest. A dlatego, że mi ktoś coś powiedział, to mogę na tym pracować. Bo oczywiście zależy dużo od nas, czy coś przyjmiemy, nie? Tak jak tutaj też w tym fragmencie jest. Może być tak, że ktoś nie przyjmie tego, co mu powiesz. Natomiast wtedy to jest jego odpowiedzialność. Wtedy mamy oczywiście dodatkowe jeszcze możliwości, do tego wrócę, ale wtedy to już jest jego odpowiedzialność. Wtedy już nie ma tego, co czytaliśmy w Księdze Mojżeszowej, że jeśli nie upomnisz swojego brata, to ten grzech spada na ciebie. I werset 16 tutaj mówi właśnie, że może być taka sytuacja, że jeśli przyjdę do mojego brata i powiem mu, że coś jest nie tak, to on tego nie przyjmie. Natomiast jeśli przyjmie, jeśli okaże skruchę, czy posłucha nas, czy jakkolwiek to jest w różnych tłumaczeniach ujęte, to wtedy jest coś, co już Piotrowi wtedy przyszło do głowy, kiedy Jezus to mówił. I od wersetu 21 czytamy, że Piotr podszedł do Jezusa i pyta go: Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? No i Piotr wtedy sobie myśli, no to 7 to i tak dużo, nie? Bo to jest jakieś tam... A Jezus odpowiedział, mówię ci, nie, aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7, czy jak to tam inne tłumaczenie, 77 razy. I później używa Jezus tego przykładu, gdzie król, czy tak, król wybaczał, darował długi swoim poddanym. Nie będę tego tutaj przytaczał, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś okaże skruchę, to nie ma limitu przebaczenia. Nie ma limitu. Jeśli przychodzę 70 raz, mówię, słuchaj, źle zrobiłeś. Krzyczałeś, źle się zachowałeś, emocje cię poniosły. No przykro mi jest. A ta druga powie, no masz rację. Próbowałem, ale no... Próbowałem, masz rację. Źle się zachowałem. Następnym razem spróbuję inaczej. To nie ma limitu. To nie ma. Słuchaj, to jest 10 raz dzisiaj. Przesadziłeś. Koniec z nami. Biblia mówi, że nie ma limitu tutaj. Jeżeli on wykazuje skruchę, to moją odpowiedzialnością jest, żeby mu wybaczyć. I dopiero, jeśli ktoś z nas nie posłucha, ale myślę, że to zazwyczaj za pierwszym razem już, jeśli ktoś z nas nie posłucha, to wtedy bierzemy kogoś do pomocy. Bo no, czasem no, różnie bywa. Nie? Ja też ani nie mam czasem siły przebicia, no różnie bywa. I wtedy bierzemy kogoś do pomocy. Wtedy bierzemy drugą osobę i idziemy rozmawiać we dwójkę. Dlatego, że zależy nam na tym, żeby ta osoba wróciła na właściwy tor. I dopiero jeśli te dwa kroki są zachowane, a ciągle nie ma skruchy, ciągle nie ma poprawy i ciągle ta osoba jakby zamyka się, mówi nie, to wtedy jest oddzielenie. Wtedy pisze tutaj ewangelista Mateusz, że jeżeli nie posłucha Kościoła, to będzie dla ciebie jak poganin i celnik, czyli ktoś taki, z kim po prostu się nie przebywa. I dlaczego z taką osobą się nie przebywa? Dlatego, że jeśli wiem, że ktoś robi źle, próbowaliśmy to rozwiązać, a ciągle robi źle, to może być tak, że ja w pewnym momencie przyzwyczaję się do tego źle i dla mnie to już będzie normalne, nie? Dla mnie będzie normalne, że tak można robić. I ja zamiast mieć wpływ na niego, to on będzie miał wpływ na mnie.
Dlatego, że myślę, że jeżeli chodzi o upominanie, napominanie, pozyskiwanie braci czy sióstr, to musimy uważać na dwie rzeczy. Musimy uważać na to, żeby nie być, nie upominać, nie wywyższać się nad kogoś, że teraz ja ci mówię, bo to tylko mówimy to z motywacji miłości do Boga, do Ojca naszego. Ale musimy też uważać na siebie, dlatego że możemy widzieć wszystko dookoła. Możemy widzieć każde najmniejsze uchybienie dookoła, ale możemy być ślepi na to, tak, co tutaj, na siebie. Możemy nie widzieć, możemy się zatwardzić i możemy nie widzieć siebie. I wtedy to do nas ktoś będzie musiał przyjść z pomocą kogoś drugiego. I daj, Panie Boże, żeby tak było, bo myślę, że to jest oznaka zdrowia w rodzinie, czy w społeczności, czy w grupie, czy w pracy, czy gdziekolwiek, że ze sobą rozmawiamy też o trudnych rzeczach. I mi to jest trudno zrobić, naprawdę mi to jest trudno zrobić, tak jak mówiłem. Ja mogę wziąć na klatę, łatwiej mi to przychodzi, mogę tolerować różne rzeczy takie, które mogą, uciążliwe są, mogą być, łatwiej mi to przychodzi. Natomiast zwrócenie komuś uwagi, dla mnie to jest trudne. I nawet nie mówię, wiecie, o grzechach na przykład, o takim jakimś grubym temacie. Ja mówię nawet o takich rzeczach bardziej przyziemnych. O tym, że ktoś po prostu zagaduje cię na przykład. Albo o głupotach cały czas gada. Albo, wiecie, jakieś tam żarciki takie różne, nie? I to taka dyskusja jest, nie? Ja oczywiście rozumiem, że mamy czasem możliwość się, znaczy potrzebę się wygadać. Rozumiem, że nie musimy zawsze rozmawiać o filozofach starożytnych i ojcach Kościoła. Możemy czasem porozmawiać o tym, że leje po prostu, nie? O głupotach też możemy porozmawiać. Możemy czasem sobie coś śmiesznego opowiedzieć, jakiś żart. To przecież nie jest nic takiego, co jest złe, nie? Ale jeśli to jest w nadmiarze, jeśli to jest jakaś, jak wiecie, jakiś poziom osiągnie taki dopuszczalny, no to jest też uciążliwe. I to też może być coś, do czego jesteśmy powołani, żeby z sobą pracować. To jest, oczywiście, że to jest trudne. Ja nie będę teraz, wiecie, do kogoś, kogo widzę raz w tygodniu, chodził, słuchaj, za dużo żartujesz tam. Nie? Wiadomo, że to są bliskie osoby, nie? Ale to może mieć wpływ. Nie wiem, czy zdarzyło się wam, będąc w jakiejś grupie, ja to często zauważałem, jak byliśmy jeszcze młodsi, w młodzieży, czy tam w tych, będąc w jakiejś grupie, że ktoś przychodził i tak sobie, o, przyszedł, nie? I to teraz nas będzie na przykład tu opowiadał, albo będzie się chwalił, albo będzie nie wiadomo, co robił, nie? No i tak przychodziła jakaś osoba i tak wszyscy, no, mógłby sobie już pójść, nie? Albo no, chodźmy sobie, albo nie wiem, idźmy, a on tam zostanie, nie będzie wiedział, że my poszli, nie? Raz, że to nie jest uczciwe względem tej osoby, a dwa, że ta osoba, no... Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Jeżeli coś takiego dzieje się w takich głębszych relacjach, czy to w rodzinie, czy w kościele, no to już jest problem. No i właściwie tym się chciałem z wami podzielić, bo to jest coś, co przeżywam od dłuższego czasu, żeby nie tylko tolerować ludzi, nie tylko nie mieć problemu z kontaktem z ludźmi, ale żeby też umieć napomnieć, czy to jest coś drobniejszego, czy to jest coś grubszego, żeby umieć być szczerym, bo to tak może trzeba nazwać, żeby umieć być szczerym, umieć powiedzieć, słuchaj, nie tak powinno być. Ja myślę, że to oczywiście tak z wszystkim trzeba się uczyć małych rzeczy, a nie od razu napominać jakieś grube tematy, bo
Na rowerze też od razu się człowiek nie nauczył jeździć. Ale ja siebie i was chciałem do tego zachęcić, żebyśmy się napominali, ale też, żebyśmy sobie wybaczali, dlatego że ta historia, która tu jest użyta w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, o tym królu, który wybaczył to, co było, to ten dług darował, natomiast ten, któremu było darowane, nie darował temu swojemu dłużnikowi. I źle się to skończyło, jak pewnie wiecie wszyscy. I 35 werset tutaj tej historii mówi: podobnie mój ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Bo to jest druga rzecz. To jest druga rzecz. Że my owszem napominać możemy rozmawiać, możemy pracować, ale przede wszystkim musimy pilnować swojego serca, żebyśmy byli pewni, że mamy czysto, nie? Że nie jest tak, że ja mam urazę do kogoś, że ona gdzieś tam robi złą robotę. Bo diabeł wykorzysta taki haczyk, nie? On sobie tam będzie do tego dziubał. On to gdzieś tam w końcu rozgrzebie, rozdłubie i będzie tragedia. Także musimy tego pilnować, żebyśmy z serca naszemu bratu, naszej siostrze wybaczyli. Dlatego, że celem tego wszystkiego jest pokój, bo w Ewangelii Marka, w tym 9 rozdziale, któryśmy czytali, tam werset 50 mówi: zachowujcie pokój między sobą. Pokój. Pokój to jest stan, w którym ja mam dobrą relację z tymi, którzy są wokół mnie. Nie? To jest tak, kiedy nie próbuję unikać kogoś, bo mi nadepnął, bo mi zrobił krzywdę. Nie próbuję unikać kogoś, bo mi coś przygadał i się poczułem urażony, ale mam pokój. Mamy załatwione, mamy to rozwiązane. To jest ten stan, do którego mamy dążyć. Oczywiście, jak inny fragment mówi, o ile to od nas zależy, tak? Bo to też jest istotne. Natomiast co jeszcze chciałem, na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę na sam koniec, to żeby było to pełne, to myślę, że jeżeli chcemy napominać kogoś i upominać kogoś, to musimy pamiętać o tym, że nie samo napominanie musi być treścią naszej relacji, naszego kontaktu, ale musi to też być mówienie dobrych słów. Musi to być też mówienie pochwał. I słyszałem ostatnio takie wyzwanie, które ktoś dał rodzicom. Mówi: słuchajcie, ja wiem, że musimy pilnować naszych dzieci. Cytuję teraz. I wiem, że musimy im przypominać, że mają posprzątać, zrobić zadanie, wyciągnąć ze zmywarki i tak dalej. Musimy. To musimy zrobić, bo one zginą inaczej. Ale spróbujmy zrobić tak, że na 10 takich kontaktów, na takie minięcia z dziećmi, te 9 będziemy robić to, co robimy, czyli posprzątaj, pozmywaj, ubierz, wynieś i tak dalej. A jeden raz po prostu pobędziemy, powiemy coś miłego, przytulimy, powiemy: a fajnie, że jesteś. I okazuje się, że to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Może w stosunku do dzieci to też jest co innego, ale to nie jest takie proste, żeby mówić coś dobrego komuś. Ja mówię o takim szczerym mówieniu, bo wiadomo, że możemy, wiecie, jak tak, żeby tylko odhaczyć, to możemy coś powiedzieć: no ładny sweter, nie? No i tyle, nie? Powiedziałem. Albo: miło cię widzieć. Ale tak powiedziałem, bo powiedziałem, nie? Tu chodzi o takie szczere powiedzenie, o coś, co wypływa tutaj, nie? Co czujemy, co faktycznie tak jest. Nie jest tam na zasadzie: a fajnie, że jesteś. Tylko takie szczere. Dlatego mówię o tym, bo to myślę, że spełnia. Wtedy nie będziemy tylko napominali, ale będziemy też zachęcali.
tego też jesteśmy powołani.